wielkiego pierniczka. Pyszny, słodziutki. No to do dzieła. Łatwizna. Okej. Zrobię to. Dobra, to mam i to też. Dziadku, spójrz. Co? Już? Jestem gotowy. Od czego zacząć? Dobra, przystępuję do pracy. Potrzebuję miodu. Najpierw go podgrzeję. Tak lepiej. Oczywiście trzeba dodać cukier i cynamon, żeby było pysznie. Wrzucę to wszystko do garnka i wymieszam. Jakie piękne ciasto piernikowe mi wychodzi. Rewelacja. Pora wyłączyć. Jeszcze tylko troszkę składników. W tym olej. Teraz już na pewno jest dobre. Okej. A, brakuje jeszcze jajek. Wezmę ze dwa. Skorupek nie potrzebuję. Bingo! Okej. Dorzucę jeszcze trochę mąki. A teraz to wszystko mieszamy. To będzie super danie. Ciekawe, jak idzie pozostałym. No to patrz. Potrzebuję miksera. Ojej, jestem cała w mące. Jak to się stało? Musisz działać ostrożniej. A ja wezmę deskę i pergamin. Użyję ich do rozwałkowania ciasta. Wyszło wspaniałe. Właśnie tak. Teraz je rozwałkuję, ale najpierw na wierzch położę kolejny arkusz. Zrobię równiutki kawałeczek. Co jeszcze będzie mi potrzebne? Wezmę foremkę. Taką w kształcie ludzika. Będzie idealna, żeby zrobić fajnego pierniczka. Zrobię ich nawet kilka, żeby Kate była zadowolona. Rewelacyjne ciasteczka. Teraz wystarczy je tylko ułożyć na blaszę i upiec, co właśnie zrobię. Gdzie tam mamy piekarnik? O, już jest nagrzany. Położę na samym dole. W porządku, można odpocząć. Jestem gotowa. A co u ciebie, dziadku? Mam takie ciasto, aż się w głowie kręci. Co tam w następnej kolejności? Racja, wezmę te narzędzia. Będę ich potrzebował. I wezmę kilka kolorowych markerów. Chwileczkę. Ojej, jakie ostre. Co za pech. Biedny dziadek. Jeśli podmucham, to będzie lżej. Już mi przeszło. A ciebie jeszcze potrzebuję. Zrobię takie kółko i obrysuję je czarnym kolorem. Właśnie tak, żeby było lepiej widoczne. Teraz zmierzę linijką. O, z tego będzie ładny element mojego piernika. Jeszcze tylko trochę. No i proszę, będę miał genialny geometryczny piernik. A teraz wykroję to wszystko szpatułką. Jeden kawałek. Drugi. Wszystko dokładnie wytnę. Jeszcze kółko. To będzie coś niesamowitego. A reszty się pozbywam. Po co mi to? Teraz układam wszystkie kawałki osobno na blaszę i podpiekam. Okej. Piekarnik mamy tutaj. O, tam się już coś piecze, ale to nie szkodzi, jest dużo miejsca. No. Czekamy. A ja zrobiłam kulki z ciasta. Wszystkie są już gotowe. Teraz będę je malować. Zrobię ciasto w różnych kolorach. Najpierw pomarańczowy. Niech będzie tutaj. Dodam też inne kolory. Ten potrzebuje czerwonego. Ej, no wyciskaj się. Co jest? Utknęło. O nie, trafiło mnie prosto w twarz. Co to ma być? Co robić? Jestem cała zachlapana. Co to? Co to za czerwony potwór? To przecież farba. Zaraz ją zetrę, zobacz. Lili, to ty? Tak, to ja. Już mnie poznajesz. Tak. Teraz troszkę czerwonego. Od razu lepiej. A teraz zrobię kiełbaskę z zielonego kawałka ciasta. Wezmę je wszystkie. To będzie tęczowy piernik.
Będzie bardzo ładny i pyszniutki. Teraz uformuję kolorowy kawałek ciasta. No fajnie mi to wychodzi. Muszę go jeszcze podzielić. Zrobię kilka pięknych, okrągłych pierniczków. I jeszcze jeden. Wszystkie będą inne. Ale fajnie wyszło. Brakuje mi tylko perłowej posypki. Doda ciasteczkom odrobinę magii. Wow, jak pięknie! Ułożę to wszystko na blaszę i pójdę podpiec moje piękne pierniczki. Wkładam je do piekarnika. No i to wszystko. Pozostało tylko troszkę poczekać. Myślę, że moje pierniki są już gotowe. Zobaczmy. Rzeczywiście się upiekły. Jakie piękne. Co za zapach. Teraz trzeba je udekorować. Zrobię im słodkie buźki. No to jest to. Pięknie. Udekoruję je wszystkie. A ja mam piernik przyszłości. Muszę tylko nałożyć górę. I proszę, piernik rakieta gotowy. Dorzucę jeszcze kilka cukierków, żeby było ładniej. No już chcę polecieć w kosmos. Co za zapach, boski. Ojej, jakie gorące. Ale na bank są pyszne. Jesteśmy gotowi. Ile tu smakołyków. Tego właśnie chciałam. Zacznę od tego apetycznego człowieczka. Jest przezabawny. Jaki chrupiący. Jest pyszny. Super. A teraz spróbuję tej rakiety. Leci. Prosto do mojej buzi. Jak smakuje? No, niestety niezbyt rewelacyjnie, ale jest okej. A te pierniczki są takie słodziutkie i takie kolorowe, aż się proszą, żeby je zjeść. Co właśnie zamierzam zrobić? Są dosyć miękkie i takie ładne. Które wybrać? Wiem. Zamknę oczy. Raz, dwa, trzy. Zwycięzcą jesteś ty. Zjem jeszcze kilka. Hurra, cieszę się, że mnie wybrałaś. Brawo. Teraz chcę makaron. Tylko jakiś niebanalny i pyszny. Robi się. Co tak siedzicie? Czas już leci. Zaskoczę was. Nie umiem czegoś takiego gotować. Kiedyś byłem doskonałym uczniem z chemii. Jestem gotowy. Zrobię to danie za pomocą palnika. Dobra, jedna zapałka. Zgaszę ją. Kurczę, to było gorące. Moje palce. Teraz wezmę kolbę tutaj i podgrzeję moją chemiczną miksturę. W międzyczasie podłączę kabelek. Do czego mi to potrzebne? A, zanurzę go tutaj i nabiorę całą strzykawkę zielonego płynu. Będzie niesamowicie kolorowy makaron. Teraz musimy to wszystko schłodzić. Dobra. I na talerz. W porządku. Proszę bardzo. Będę miał bardzo kolorowy makaron. Do widzenia. A teraz ten niebieski. O tak. A ja w międzyczasie zajmę się kapustą. Jest piękna, ma taki czerwony kolor. Nie będę z niej robić makaronu, ale mam swoje sekrety kulinarne. Trzeba ją włożyć do garnka. Zrobię bardzo smaczny i nietypowy makaron. Ale najpierw moja czerwona kapusta musi się ugotować. Co tam się dzieje? Mój niebieski makaron jest już gotowy. Jest bardzo ładny i smaczny. Okej, tego też już nie potrzebuję. Teraz żółty. A co ja mam robić? Wiem, wezmę kubek. Wsypię do niego troszkę tego makaronu. Właśnie tak. Calutki kubek. Teraz będę potrzebowała czajnika. Naleję wody. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko. Do gotowania użyję mikrofalówki. Okej, wkładam do niej kubek i czekam kilka minut. No, już prawie gotowe. Co? Tak po prostu? A co u ciebie? Kapusta ugotowana. Zrobiła swoje, więc wyciągam ją z garnka.
Teraz wezmę jasny makaron i sprawię, że będzie kolorowy. Jak? Oczywiście za pomocą soku z kapusty, którą ugotowałam. Teraz makaron się zabarwi. Można wyciągać. Jaki niesamowity kolor. W sam raz. Będzie pyszny. Piękny niebieski makaron. Ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebuję cytryny. Dla koloru i dla smaku. Przekroję ją na pół i wycisnę z niej sok. Wow, danie zmieniło kolor na różowy. Dokładnie taki, jaki chciałam. Teraz dodam brokatową posypkę. W końcu to bardzo nietypowy makaron. To będzie makaron dla kucyków i jednorożców. Ozdobię go. I danie gotowe. Jak to możliwe? Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Niczego nie rozumiecie. O, mój makaron jest gotowy. Ułożę go na talerzu i oczywiście posypię serem. Muszę go powąchać. A, pasik! O nie, jestem pokryta serowym proszkiem. Muszę porządnie posypać nim makaron. Dam jak najwięcej. Ale to jeszcze nie wszystko. Użyję też farby w proszku. Jest taka fajna. A jak pachnie? A psik! Kurczę, no co jest? Dlaczego te posypki zawsze powodują, że kicham? Muszę tego dodać do makaronu. Żółty gotowy! Jesteś taka zabawna, cała w plamach! Właściwie to nie jest śmieszne. Lepiej będę kontynuować pracę. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Jaki kolorowy makaron! Bardzo mi się podoba. Już wszystko skończyłem. Jesteśmy gotowi. Zabieraj swoje zamówienia. Jak to wszystko apetycznie wygląda? Najpierw zjem ten makaron. Jest taki kolorowy i długi. Wspaniały. Cieszę się. Przepis mnie nie zawiódł. Jaki piękny makaron dla kucyków i jednorożców. Spróbuję. Ciekawy smak. Jest piękny i ma coś w sobie. Okay. Cieszę się, że ci się podoba. A co to za makaron? Wow, ale się ciągnie. Ekstra. Ten kolor i ten serowy smak. No całkiem nieźle. Który z nich wybrać? Myślę, że ten jest najlepszy. Czy ja wygrałem? Pokonałem was wszystkich. Zróbcie mi taką galaretkę do wyciskania. Nie ma sprawy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, zobaczmy, co tu mam. Kola? Idealnie. Patrzcie, co potrafię. Czyż to nie jest wspaniałe? Uwielbiam kolę. A bez pomocy rąk? Super! Pyszności. Ojej! Ola Boga, tylko nie to! Ratunku! Niedobrze mi. Co za smród? Przepraszam, sama się nie spodziewałam. Dobra, pora wsypać skittlesy. Myślę, że młoda będzie zachwycona. Mam tu jeszcze syrop klonowy. Też go dodam. Im słodsze, tym lepsze. Zamykam i potrząsam butelką. Właśnie tak. Ojej, zakrętka się przykleiła. Kiepsko. Pomocy! Otwieraj się. Już prawie. Wszystko w porządku, kochanie? Tak, tak. O kurczę, syrop przykleił mi się do paznokci. Ale za to butelka się teraz otworzy. Całe szczęście. Nie szkodzi. Najważniejsze to nakarmić młodą. Zrobię galaretkę z coli przy pomocy tego mrożącego sprayu. Zobaczmy. Idealnie. Babciu, zasnęłaś? Mamy tu challenge. Patrz, fajnie, co? Myślę, że to przesada. Łatwiej użyć dżemu, konfitur albo miodu. Wezmę miód. Kochanie, już do ciebie lecę. O, jaki sympatyczny miś. Zamrożę go i gotowe. Tylko miód i tym chcesz zaskoczyć małą? Zobaczymy, czym ty ją zaskoczysz. Ja wezmę kolę, którą przecież prosiła. Znam różne sztuczki kulinarne. Wleję napój na patelnię. I dodam żelki. A
żeby wyszła z tego galaretka, potrzebuję żelatyny. Dobrze, że mam zawsze ją pod ręką. Teraz muszę to tylko wymieszać i przelać z powrotem do butelki. Użyję do tego lejka. Hop. No, galaretka prawie gotowa. Wygląda tak pysznie. Sama bym to zjadła. Butelka jest pełna, można zamrażać. To mój najnowszy wynalazek. Super zamrażacz. Chwilka i galaretka jest gotowa. Właśnie tak. Wow, brawo. To było łatwe. Dziękuję. Myślę, że wyszło mi idealnie. A jak tam miód? A, właśnie, dziękuję za przypomnienie. Też jest gotowy. Ojej, jaki lodowaty. Co robić? Nie czuję rąk. Podmucham, może się rozgrzeją. O, zadziałało. Dzięki Bogu. Babci nic nie jest. Kochanie, oto twoja galaretka. Ojej, trzy galaretki. Nie wiem, od której zacząć. Ale słodziak. Ty pierwszy. Cześć, misiu. Co mi przyniosłeś? Zaraz się dowiem. Miodową galaretkę? Ale fajnie. Powinna być słodka i smaczna. Tak, jest okej. No nieźle. Wow, a to moja ulubiona kola. Co w niej jest? Ciekawe. Chętnie spróbuję. Galaretka jest trudna do wyciśnięcia, ale wygląda świetnie. Zaczynamy. Super, podoba mi się. To jest pyszne. Dziękuję, szefowo kuchni. Co jeszcze zostało? Galaretka od siostry. Wow, widzę tam cukierki. Jest taka ładna. To jest boskie. Wspaniała. To najlepsza galaretka, jaką kiedykolwiek jadłam. Zwyciężasz. Jak to możliwe? Ale czad, dzięki kochana. Brawo. Następne danie to gofry. Świetny wybór. Co? A, już widzę. Nie wiem, jak je robić. Jakoś to będzie. Aby zrobić ciasto na gofry, trzeba wziąć mąkę, jajko i masło. A teraz dodam cukier i mleko. Świetnie. Gdzie moja trzepaczka? Babcia pokaże wam, jak to się robi. Mieszam tak szybko, że nikt mnie w tym nie pokona. O, rety, naprawdę. Widzisz, co potrafię? Szacun, babciu. Ach, te babcie. Niełatwiej byłoby zrobić to mikserem. Lepiej oszczędzać siły i być bardziej pomysłowym. Ja na przykład mam świetny pomysł. Myślę, że mała to doceni. Zrobię kolorowe gofry. To ciasto będzie czerwone, a to żółte, zielone i niebieskie. Możesz nie zawracać sobie głowy, nie masz szans. Zobaczymy. Co za bzdury, czy to wszystko musi być takie trudne? Można przecież dodać Nutellę i wygrać. Babcia i szefowa kuchni nie znają się na łatwym gotowaniu. Wszyscy uwielbiają krem czekoladowy. I kiedy one się kłócą, ja już zrobię gofra. Och, jaki gorący, ale jak pięknie pachnie. Ślinka mi cieknie. Nie mogę się oprzeć. Super. Jestem geniuszem. To jest przepyszne. Niam, niam, niam. A co z młodą? To miało być dla niej. Nie szkodzi. Zaraz zrobię następny. Uważaj, żebyś tego też nie zjadła. Dobrze, że babcia ma wszystko pod kontrolą. Tak ładnie pachnie. Zwycięstwo jest moje. Aha. Tak, jasne. Mój gofr jest o wiele ładniejszy. Co wy na to? Nie pokonasz babci. Za nic. Nie licz na to. Ale odjazd. Te gofry są przepyszne. Przepraszam, siostrzyczko, ale nie mogę się opanować. Co? Challenge jeszcze się nie skończył. No i co? Przecież nic nie zrobiłam. Nie złośćcie się. Przygotuję jeszcze jednego gofra. Zobaczycie. A gdzie mam ciasto? Kurczę, skończyło się. Jak to? Co robić? Wiem. Mam w plecaku makaron instant. Zrobię z niego gofra. Muszę tylko zalać go wrzątkiem i chwilę poczekać. Makaron jest gotowy. Gofrownica zrobi resztę.
i gotowe. Właśnie tak. Zapiekamy. A ja dojem. To takie dobre. Jeszcze coś w ciebie wchodzi? Co za żarłok. A mój idealny gofr jest gotowy. Wyszedł świetnie. Przekroję go na pół i zrobię z niego tęczę. A chmurki będą zbite śmietany. Fajnie. Udekoruję całość posypką. No wyszło nieźle. Ale babcia ma swój przepis na sukces. Lody Baskin Robbins, truskawki i posypka. Dziecko będzie zachwycone, jestem tego pewna. Pięknie. No i co najważniejsze, smacznie. Ciekawe, babcia wymiata. Ja też muszę się postarać. Co zrobić z tym gofrem? Wiem, posypię go serem w proszku. No i hop. Dodam więcej sera. Ojej. A psik! O nie, poszło mi w nos. Jak łaskoczę. Wszystko w porządku, jesteś cała brudna. Musisz być bardziej ostrożna. Daj spokój, babciu, zdarza się. Patrz, jestem już czysta. A ręce obliżę, to takie dobre. Co za maniery, chcecie spróbować? Nie, dzięki. No i nie trzeba, jesteśmy gotowe. Gofr z makaronu? To takie niezwykłe. Ciekawe, nigdy wcześniej takich nie jadłam. Jak chrupie. Ale smakuje okropnie. Fuj, nie chcę tego. Jak to? No nie wierzę. Wow, tęczowe gofry. Tak pięknie wyglądają. Spróbuję, jak smakują. Są niezłe. Podobają mi się. Wspaniale. Ojej, gofry z lodami? To idealne połączenie. Jeszcze truskawki. Już mi ślinka cieknie. Rewelka. O mój Boże, to jest niewiarygodnie pyszne. Chcę więcej. Babciu, wygrałaś. Gratuluję. Hurra! No, zaraz będzie coś ciekawego. Hej, babciu, nie śpi. Dobra. Oto pierwsze zadanie, naleśniki. No co tak siedzicie? Gotujemy. To moja specjalność. Nie traćmy czasu, moja wnuczka od dawna jest głodna. Włączamy kuchenkę. Bierzemy chochlę. Wlewamy ciasto. I smażymy. To naprawdę proste. Oto i pierwszy naleśnik dla mojej wnuczki. Co to ma być? W ogóle nie macie wyobraźni. Zrobię najbardziej kolorowe naleśniki dla mojej młodszej siostry. Spodoba jej się mój pomysł. Nalewamy. A teraz dodajemy trochę koloru. I jeszcze trochę. Dobrze mieszamy. No, to wygląda naprawdę fajnie. A teraz na patelnię. Myślę, że jest gotowe. Szybko na talerz, zanim się spali. Zrobię naleśniki w każdym kolorze tęczy. A ja przyozdobię naleśniki masłem i syropem klonowym. Co za uczta. Jakie piękne, takie kolorowe. Dodam do nich pianki marshmallow i na pewno wygram. Co za pyszności. Już mi ślinka cieknie. Rewelacja. Dodam jeszcze kolorowej posypki i można podawać. Wyszło super. Dzieciom nie wypada jeść tyle słodyczy, więc moje danie przyozdobię jajkiem. Bierzemy garnek z wodą i stawiamy go na kuchence. Teraz robimy wir i wrzucamy surowe jajko do wrzątku. To cała tajemnica. Do naleśników dodam jeszcze troszkę szynki i ozdobię sałatą. Nasze danie jest już prawie gotowe. Ostrożnie wyjmujemy jajko i układamy je na wierzchu naleśników.
Na koniec posypujemy pietruszką i jesteśmy gotowi do podania. Wspaniale! Fu, co za ohyda! Skończyliście? No to próbujemy! Wow, wszystkie wyglądają tak apetycznie, ale zacznę od tych. Są całkiem smaczne. Wow, jakie kolorowe! Też są dobre. To zdecydowanie mój faworyt. A co my tu mamy? To okropne. Nie będę tego jadła. Kolorowe naleśniki zwyciężyły. Są naprawdę dobre. Yeah! A teraz chcę pizzę. O tak! Robi się. Nic prostszego. Na początek wykroję kawałek ciasta. Biorę koncentrat pomidorowy i rozsmaruję go na naszej pizzy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Jak dobrze, że mój pędzelek jest zawsze pod ręką. Gotowanie z nim jest o wiele szybsze. A teraz ucieramy ser na tarce. Będzie pysznie. I na koniec bierzemy peperoni. Pizza już prawie gotowa. A co ty tu robisz? Oj! Ups. Ale z ciebie flejtu. Ech, moja pizza przepadła. Co? To dla mnie? Dziękuję bardzo. Mam pomysł. Zrobię pizzę na słodko i będzie najfajniejsza. Zamiast sosu dodam krem marshmallow. Ta pizza będzie pyszna. Co my tu mamy? Skittles. Przydadzą mi się, użyję ich do nadzienia. Idealnie. Muszę wymyślić coś nietypowego. Wiem. Pomaluję moją pizzę na czarno. Dodam trochę barwnika i dokładnie go rozsmaruję. Pomoże mi w tym pędzelek. Podstawa do mojej czarnej pizzy już gotowa. A teraz biorę sos pomidorowy i rozprowadzam go równomiernie na cieście. Właśnie tak. Wychodzi całkiem nieźle. Oczywiście, co to za pizza bez sera? Nie będę go żałować. Bingo. Pozostało tylko dorzucić dodatki. Myślę, że owoce morza będą idealne do takiej nietypowej pizzy. Po prostu pięknie. Nasi kucharze są gotowi wysłać swoje pizze do pieca. I gotowe! Gorąca pizza idzie prosto na stół. O nie! Co się stało z moją pizzą? Jest zrujnowana. A z moją jest wszystko w porządku. Co za aromat. No to czas próbować. Ojej! Co to za dziwna pizza? Jest czarna? Dlaczego są na niej muszelki? Wow, jaka kolorowa pizza. Spróbujmy. Jest dziwna, ale może być. Co mamy dalej? To moje ulubione peperoni. Jakie to dobre. Ta pizza jest zwycięzcą. Dziękuję. Smacznego, moja droga. Teraz mam ochotę na lody. Dla mojej wnuczki zrobię najpyszniejsze lody. Oczywiście dodam do nich ciasto. Już sobie wyobrażam, jak bardzo spodoba jej się mój deser. No to zaczynam. Najważniejsze, żeby każdy kawałek drobno posiekać. Biorę więc łopatki i zaczynam jak najszybciej rozdrabniać ciasto. Co tu się dzieje? Dlaczego jestem cała w biszkopcie? No kochany, co ty sobie tutaj wyobrażasz? Przepraszam, babciu, trochę mnie poniosło. Lody? Co może być prostszego? Zrobię najlepsze lody na świecie.
będą wspaniałe. Zresztą jak zawsze. Czas dorzucić trochę dekoracji. Zetrę na tarce troszkę skórki pomarańczowej. Przecież wszyscy uwielbiają pomarańczowy kolor. No i oczywiście dorzucę listek mięty. A teraz mój sekretny składnik. Dodam dymiącą się wodę. Jakie to piękne. Znowu wymyślę jakieś bzdury. Trzeba przecież gotować z miłością. Tylko w ten sposób danie będzie najsmaczniejsze. Coś chyba poszło nie tak. Ach, te nowoczesne wymyślne naczynia. Już prawie gotowe. Wystarczy skropić moim ulubionym syropem i można poczęstować wnuczkę. Właśnie tak, pięknie. Dobra, lody gotowe. Pozostało tylko włożyć je do miseczki i ozdobić. Myślę, że wyszło mi całkiem spoko. No i oczywiście dodam bitej śmietany. Moja siostra ją po prostu uwielbia. Ekstra. Dorzucę też kilka skittlesów. Są takie kolorowe. Na lodach będą wyglądać rewelacyjnie. No i jeszcze kilka ulubionych Oreo. I nie zapominajmy o słodkich rurkach. Czegoś tu brakuje. Tak, syropu czekoladowego. Mogę pożyczyć trochę od ciebie? Świetnie. No i kończymy. No co, jesteście gotowi, żeby pokazać swoje lody? No to próbujemy. Od czego by tu zacząć? Tu jest tyle smakołyków. Spróbujmy. To najpyszniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Są naprawdę dobre. Kolejna porcja. Co? Dlaczego tu jest jakiś liść? To trochę dziwne. Nie chcę tego listka. To okropne. Nie chcę tego jeść. Została ostatnia porcja. Jakieś takie dziwne. Ale całkiem smaczne. Wygrywają te lody. Tak, wygrałem!